Alfred Palla. Sukces jest w Twoich rękach. Wydawnictwo Bogulandia. Rozdział czwarty. Prawo dawania. Izaak Newton opisał kilka praw natury. Niektóre dotyczą nie tylko ciał niebieskich, ale i ludzkich. Jedno z nich mówi, że każde działanie powoduje przeciwdziałanie. Otrzymujemy proporcjonalnie do tego, ile dajemy. Dlatego im więcej dajemy, tym więcej sami otrzymujemy. Jezus obiecał: Dawajcie a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Ewangelia Łukasza, rozdział szósty. Pewien skromnie żyjący nauczyciel często i chętnie poświęcał uczniom swój czas, a gdy byli w potrzebie nawet pieniądze. Trzymał je w kopertach na biurku, aby ubożsi studenci mogli skorzystać z pomocy nawet pod jego nieobecność. Niektórym z nich kupił garnitur, innym sportowo obuwie, a jeszcze innym podręczniki. Nie oczekiwał zwrotu. W wieku pięćdziesięciu lat poważnie zachorował. Zawał serca zmusił go do przejścia na rentę. Trudno byłoby mu się utrzymać ze skromnej renty. Jednak dzięki byłym uczniom prowadzi życie na przyzwoitym poziomie. Jeden zabiera go w podróże na zachód, inny na południe kraju, jeszcze inny prenumeruje mu czasopisma, a niektórzy przysyłają mu pieniądze. Słowa zachęty, pomoc, życzliwe rady i dary, jakich ten nauczyciel nie szczędził swoim wychowankom. Zaowocowały w życiu uczniów oraz jego własnym. Chińskie przysłowie powiada: Chcesz mieć rok pomyślności, posiej zboże, chcesz mieć dziesięć lat pomyślności, zasadź drzewa, chcesz mieć 100 lat pomyślności, zainwestuj w ludzi. Im więcej dajemy z siebie innym, nie kierując się samolubnymi motywami, tym więcej otrzymujemy, niekoniecznie w dobrach materialnych. Bo też rzadko są one naszą największą potrzebą. Pismo Święte mówi: Kto się je skąpo, skąpo rządź będzie, a kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Drugi list do Koryntian, rozdział 9. W dawaniu nikt nie dorówna Bogu, którego naturą jest dawać. Jesteśmy najbardziej do niego podobni, kiedy inwestujemy nasze środki i czas w innych. Ludzie mogą tego nie dostrzec. Nie docenić lub zapomnieć o naszych poświęceniach lub okazać się niewdzięcznymi. Ale nie róbmy tego tylko dla nich, lecz tak, jakby dla Boga. Jezus powiedział: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Ewangelia Mateusza, rozdział dziesiąty. Szczodrość i szlachetność nie wynikają z tego, co się ma. Lecz kim się jest? Dlatego nie zostawiaj dawania tym, którym wiedzie się lepiej od ciebie. Dawca otrzymuje największe błogosławieństwo. Jezus powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dzieje apostolskie, rozdział dwudziesty. Jeżeli nie wyrobisz w sobie nawyku dawania, jeszcze wtedy, kiedy masz niewiele, to bogactwo nie uczyni cię bardziej szczodrym. Pragniesz szczęścia. Inwestuj swój czas i pieniądze w innych. Dawanie niesie błogosławieństwo. Prawo dawania znają rolnicy. Inwestują pracę i ziarno, gdyż wiedzą, że dzięki temu zbiorą więcej niż zasiali. Te prawdy ilustruje poniższa historia. Pewien podróżny wędrując przez pustynię zgubił drogę. Popołudniowa wycieczka przerodziła się w kilkudniową mękę bez jedzenia i picia. Kiedy był bliski śmierci i spragnienia, natrafił na małą oazę. W podupadłej chatce zobaczył studnię z pompą. Pochylił się nad dźwignią i pompował z zapałem, ale słyszał tylko głuchy łomot. Obok zauważył zakorkowaną butelkę z wodą. Chciał ją wypić, ale musiał odpiąć kartkę, na której było napisane Musisz najpierw zwilżyć tę wodą pompę. Nie zapomnij napełnić butelki przed odejściem. Umierał z pragnienia. Czy powinien wlać wodę do pompy? A jeśli w ten sposób zmarnuje wodę, która mogła przedłużyć jego życie. Postąpił jednak zgodnie z instrukcją i wlał wodę do zardzewiałej pompy. Poruszył kilka razy dźwignią i woda trysnęła chłodnym strumieniem. Napił się, napełnił swój bukłak, po czym napełnił butelkę i przyczepił do niej tę samą kartkę. Magazyn Fortuna, adresowany do biznesmenów, Sprawozdał, że przybywa ludzi, którzy poświęcili się zdobywaniu fortuny i dopieli celu, ale stwierdzili, że to im nie przyniosło szczęścia, jakiego oczekiwali. W rezultacie zachodzi pozytywna zmiana w definicji sukcesu w świecie biznesu. Za jego miarę coraz częściej uchodzi pomaganie innym, co przynosi trwałą satysfakcję i poczucie szczęścia. Potwierdza to prawdziwość prostych słów Jezusa: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.